Witajcie kochani, mamy sierpień, mamy vloga ogrodowego. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale ja i tak się cieszę, bo padało w nocy, a w dzień można jeszcze korzystać z ogrodu. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, na którym zabiorę Was na spacer po ogrodzie i pomawiamy kilka bardzo ważnych kwestii. Osoby, które oglądają mój kanał regularnie, wiedzą, że odcinki vlogowe są jednymi z bardzo wartościowych odcinków, ponieważ na nich właśnie jest cała masa różnych porad dotyczących danego okresu. I to nie są takie porady, wiecie, na zasadzie sierpień w ogrodzie, tylko to są porady w tym momencie, w tej chwili, co aktualnie w ogrodzie się dzieje. Myślę, że są fajne, bo są takim naszym, wiecie, wspólnym, luźnym spacerem, a jednak bardzo dużo informacji podczas nich przekazuję. Dzisiaj Wam chciałam pokazać na początku różę, którą pokazywałam w jednym z odcinków, że właśnie nie ma pergoli. Słuchajcie, ja ją poprzypinałam. Ona już tutaj zaczęła na nowo kwitnąć. Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, próbuję zweryfikować, jaką ja tu różę posadziłam. Wydawało mi się, że posadziłam Louis Odier, ale nie pamiętam. Natomiast faktycznie w momencie, gdy dałam jej wsparcie pergoli, ona od razu zaczęła puszczać nowe pędy, zaczęła dostawać fajną dawkę światła i widać, że od razu poczuła się lepiej. Pamiętajcie, że na te pergole macie jeszcze rabat. Oczywiście w opisie filmu wpisuję rabat do sklepu Lac Design, bo jest to 8%, także jakby co, to łapcie. W dzisiejszym odcinku chciałam troszeczkę znów porozmawiać o bylinach, ale pokazać Wam właśnie, jak dalej wyglądają byliny, które można powiedzieć, że kwitną już drugi miesiąc. Słuchajcie, krwawnica, ona już się trochę ogołociła. Mam tutaj tylko jedną, która bardziej przekwita, ale jej przekwitnięcie jest też spowodowane tym, że była po prostu przygnieciona przez perłkowca. Krwawnica dalej fantastycznie rośnie, jeszcze ją wyciągnęło do góry. Naprawdę myślę, że krwawnica będzie jedną z moich ukochanych bylin, ponieważ tworzy świetny klimat, plus bardzo lubią ją pszczoły i przepięknie komponuje się z różami. Myślę, że dużym plusem krwawnicy jest to, że ona jest bardzo zwiewną rośliną, więc często mamy tak z bylinami, że gdy sadzimy je blisko róż, one potrafią nam mocno gdzieś na te róże wchodzić. To samo dzieje się często przy hortensjach. Natomiast krwawnica, mimo tego, że jest dosyć duża, ona bardzo smukle rośnie u podstawy, a później właśnie te kwiatostany fajnie, zwiewnie się rozchodzą, co jest właśnie dużym plusem przy komponowaniu jej z innymi roślinami. Natomiast no, muszę Wam to pokazać, słuchajcie, nasz perłkowiec został podniesiony, wygląda dobrze, mam nadzieję, że przetrwa. Bardzo mnie to cieszy, bo ja go bardzo lubię i szkoda mi go było, plus no, trochę mi tutaj pozgniatał róż, ale one też odbijają i tak samo właśnie, tak samo przywrotnik ostrokarpowy zaczyna odbijać. On tutaj też zawiązuje nasiona, ale jeszcze te nasiona nie wyschły. I prawda jest taka, że jeżeli go tutaj sobie zostawimy bez przecinania, będzie gorzej wyglądać, ponieważ straci dużo mocy na wytworzenie nasion, ale będzie mógł się fajnie wysiać. I ja postanowiłam w tym roku, że właśnie go zostawię, ponieważ stwierdziłam, że to będzie fajne, żeby on się jeszcze troszeczkę na tej rabacie wysiał, a ja później sobie małe siewki tego przywrotnika poprzykładam na inne rabaty. W tym roku trochę przegapiłam też cięcie kocimiętki KitKat. Ona, powiem Wam, że szybko i tak odbiła, chociaż wyglądała bardzo marnie, ale wysiała mi się tutaj już ekstremalnie, co jest naprawdę super, bo ona jest taka najbardziej kompaktowa z wszystkich odmian kocimiętek, które mam. Walker's Law na bardzo żyznej glebie po prostu zarasta wszystko, chociaż bardzo lubiłam tą odmianę. To od chwili, gdy mam KitKat, uważam, że KitKat jest taka bardziej zwarta i mniej inwazyjna, aczkolwiek właśnie ta chwila, gdy jej no, nie przytniecie w momencie, w którym ona już zawiązuje nasiona, no to zobaczcie, co się może zdarzyć. Ja oczywiście jak zawsze nie narzekam, ponieważ teraz też komponuję rabaty na farmie, więc dla mnie miło jest to, że mogę sobie po prostu swoje rośliny wysiane w ogrodzie zabrać na farmę, a nie muszę dokupywać kolejnych. Chciałam dzisiaj też powiedzieć troszeczkę o bodziszku rozan, który u mnie rośnie w pełnym słońcu. Ponieważ bodziszek rozan jest taką rośliną często sadzoną na obwódkach rabat, gdyż no on tak myślę, że dorasta maksymalnie do 60 cm. Słuchajcie, tu są tylko trzy sadzonki i z tyłu za mną też są tylko trzy sadzonki. Z tyłu za mną jest to nowa rabata. Bardzo szybko się rozrósł. Powiem Wam, że u mnie o pełnym słońcu rośnie fantastycznie. Bardzo dobrze daje sobie radę, ale rośnie duży.
i dominuje mocno rabatę. Ja myślę, że on mi tutaj wszedł na róże, których teraz tutaj na przykład nie widzę, ale myślę, że w przyszłym roku wiosną będę musiała bardzo mocno go porozsadzać, a być może róże, które są blisko, po prostu przesadzić, bo niestety, ale nie wpływa to dobrze na rośliny w pobliżu. Jest to duża moc tego bodziszka. Wygląda moim zdaniem to fantastycznie jako dywan, jednak no, trzeba dostosować otoczenie do niego. Powiem Wam, że go mam na rabatach w półcieniu i on tam fajnie kwitnie, fajnie rośnie, ale aż tak mocno nie rozpanasza się, więc wydaje mi się, że w słońcu ja tak on czuje się fajnie, ale ja tak potrafi wyrosnąć z niego gigant. O tej porze roku, w zeszłym roku, wpadła na pomysł właśnie rozszerzenia tej rabaty tutaj. Słuchajcie, tu do tej pory były trawy pampasowe i do tej pory były tylko róże Maxivita, które mocno się rozrosły, więc zostały rozsadzone na tej rabacie w inne części. Powiem Wam, że to był jeden z bardziej trafionych pomysłów, pomijając fakt, że cały ogród od tej strony wygląda teraz tak bardziej dziko, bardziej tajemniczo, to jednocześnie jest tu wiele roślin, które posadziłam jako takie jakby nowości też jednoroczne, ale też oczywiście bylin. Jest tu masa kolorów, masa zapachów. Jest to jedna z rabat, która mnie bardziej uszczęśliwia, słuchajcie. Jakie strzały takie naprawdę fajne są tutaj, to znajdziecie na odcinku, który pokazuje właśnie, jak rabata w rok potrafi świetnie wyglądać, bo to jest właśnie ta rabata. Ale chciałam Wam przede wszystkim powiedzieć o takich kilku roślinach, które tutaj absolutnie zawładnęły moim sercem. Jedną z nich jest cynia Zahara. Słuchajcie, cynia Zahara to jest taka cynia, która rośnie świetnie, nawet nie dostaje za dużej dawki nawodnienia. Oczywiście, gdy ona wyrasta, trzeba ją nawadniać, ale ona sobie radzi nawet na takich miejscach, gdzie jest po prostu ogromna susza. Jest niską cynią. Świetnie na owódki rabat, świetnie gęsto rośnie. Jest absolutnie piorunująca. Nadaje się też do donic, ale powiem Wam, że na rabatach ona się o wiele fajniej rozrasta. I myślę, że w przyszłym roku z miłą chęcią właśnie ten kolor, to jest chyba kolor raspberry, posadziłabym większej ilości właśnie gdzieś na rabatach, bo jest cudowny i elektryzujący. Druga roślina, która mnie tutaj po prostu totalnie powaliła, to jest goździk seria Magic Rose. To jest również z nasion zakazanego ogrodu, tak jak zresztą cynia Zahara. I to jest goździk brodaty, który kwitnie w tym samym roku. Powiem Wam, że jestem w absolutnym szoku. Nie dość, że jego kwiaty są takie właśnie nie w jednym kolorze, tylko cieniowane, od pastelowego różu, po biel, po ciemny róż, to jednocześnie on niesamowicie mocno, mocno kwitnie, pięknie się rozrasta, potrafi się też fajnie wysiewać, więc to też jest, wiecie, cudowna rzecz. No i możemy mieć kwiaty od razu, także nie musimy go traktować jak taką roślinę dwuletnią, tylko możemy go potraktować jako half hardy annuals i wysiewać go wczesną wiosną, nawet metodą intersowing, a on po prostu w lipcu zaczyna kwitnąć i jest bajka. Co tutaj jest jeszcze cudownością? Słuchajcie, wysiałam tutaj dość sporo cyni w różnym miksie. Cynie Benares Giant, cynie właśnie lime, które po prostu są takie właśnie mocno, mocno limonkowe w różnych odcieniach, czyli orange lime, queen lime lub same właśnie lime. Powiem Wam, że nawet mimo tego miksu wygląda to świetnie i cynie są kwiatami jednorocznymi, które dają nam szybki, fajny efekt. Można je ścinać do bukietu, więc uważam, że to jest też ekstra trafiona rzecz. No i oczywiście werbeny patagońskie, które ja tu przekładałam. Słuchajcie, werbeny patagońskie, które tu przekładałam tutaj z kępek, które miałam na rabatach. I pytaliście się mnie często, czy ja po prostu całą taką szpachelką przekładałam te kępki. Tak, ja tak przekładałam, ale luzowałam je lekko i to były bardzo małe kępki. No nie były, wiecie, tak cała szpachelka i cała szpachelka szła, tylko z takiej jednej po prostu szpachelki, którą wyciągałam łopatką. Po prostu brałam takie kępki w okolicach 3 cm i je lekko rozpychałam. I właśnie te dwie piękne werbeny patagońskie są tutaj w ten sposób posadzone. One oczywiście będą się same wysiewać później w ogrodzie, więc nie będę ich kolejny raz wprowadzać, ale bardzo fajnie tutaj na rabacie wyglądają i nie mogę doczekać się, aż zakwitną tutaj trawy pampasowe, bo wydaje mi się, że będą tworzyć z nimi świetny taki właśnie lekki, po prostu cudowny krajobraz. Powolutku na rabatach zaczynają mi kwitnąć też mieczyki właśnie z zakazanego ogrodu naszego sklepu. Słuchajcie, ja jestem w ogóle w szoku. Zobaczcie, jak niesamowicie piękny jest ten oręcz. Na razie dopiero jeden mi zakwit, ale jest po prostu piorunujący. Myślę, że ten kolor absolutnie jest kolorem wow. No i myślę, że będę musiała je tutaj mocno podeprzeć, ale zobaczcie, jakie kolory. Jakie kolory, one dopiero tutaj zaczynają mi kwitnąć. Sadziliśmy je razem właśnie w jednym z takich odcinków vlogowych, ale powiem Wam, że ja nie widziałam piękniejszego mieczyka. On wygląda jak jakiś taki ekstremalnie
cudny storczyk po prostu. Coś niesamowitego, także powiem Wam, że bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę zarówno z tych pomarańczowych, jak i z tych Aleté, zdecydowanie. Och, przepiękna odmiana. No i kolejne, słuchajcie, kolejne cudo. To jest chyba Love and Wine. Zaraz napiszę nazwę, bo nie chcę jej przekręcić. Też pierwszy raz go posadziłam. Jest troszeczkę, wydaje mi się, troszeczkę niższy niż pozostałe, ale przepiękna. Również zobaczcie, jaka odmiana. No to jest po prostu cudo. No i kolejne cudo, które Wam jeszcze chciałam pokazać, to jest w ogóle kosmos. Kosmos Xanthos. Żółciutki. Zobaczcie, jaka cytrynka. Absolutnie boski. Ja muszę go zacząć bardziej ścinać do bukietów, bo on po prostu zaczyna mi tutaj też, wiecie, przekwitać troszeczkę, ale jest rewelacyjny, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba też na tej rabacie. Natomiast powiem Wam, że ja już nie miałam na niego nadziei, bo mi strasznie ślimaki gdzieś tam początkiem właśnie zaczynały zjadać wtedy, co po prostu byłam niedostępna w ogrodzie. Natomiast no, udało się mocno z tymi ślimakami zawalczyć i mój kwiat zaczął tutaj pokazywać po prostu cudowność. Moi drodzy, powolutku zbiera się na deszcz, więc jednak będę musiała już uciekać. Mam nadzieję, że dzisiejszy spacer Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, co Was w tym roku zaskoczyło w ogrodzie. Zwłaszcza z kwiatów takich, których jeszcze nie mieliście. Zwłaszcza z kwiatów jednorocznych albo z tych, które wysiewaliście. Ja szykuję dla Was w ogóle fajną rzecz z zakazanego ogrodu, ale pamiętajcie o tym, że już jest przedsprzedaż cebulowych, więc jeżeli tylko chcecie skorzystać, to korzystajcie.